Robert Bąkiewicz. Kontrowersyjna postać, która dzieli Polaków na patriotów i tych, którzy nie popierają skrajnych nacjonalistycznych działań. Niegdyś biznesmen, a później zadłużony na 7 milionów złotych rozwodnik, który skończył jako prezes Stowarzyszenia Marszu Niepodległości oraz organizacji noszącej nazwę Straż Narodowa. Jego nacjonalistyczne bojówki nieraz pokazały, że w imię swoich wartości są w stanie zrobić wszystko. Kim jest szef polskich nacjonalistów? Jaką ma przeszłość? Jaka jest jego prawdziwa twarz? Tego dowiecie się w tym odcinku. Witajcie z powrotem na kanale Bądź na bieżąco. Dzisiaj poruszymy temat Roberta Bąkiewicza i związanych z nim licznych kontrowersji. Jeśli chcecie z kolei poznać prawdę o Powstaniu Warszawskim i tym, co kryje się za tym wydarzeniem, to zapraszamy na nasz poprzedni odcinek z tej serii, a my zaczynamy. Robert Bąkiewicz urodził się w 1976 roku w podwarszawskim Pruszkowie. Od dzieciństwa był osobą wierzącą i bardzo mocno związaną z Bogiem. Jego ojciec działał w Solidarności, więc w jego domu zawsze dużo mówiło się o polityce i historii. Sam Bąkiewicz przyznaje, że w dzieciństwie czuł do rodziców respekt. Widziałem w domu, w którym miejscu pasek wisi. W latach 90. Pruszków był miejscem mafijnych porachunków. Sam Bąkiewicz z pruszkowską mafią nie ma nic wspólnego, jednak dorasta w cieniu gangów. Jak sam przyznaje, to go pokaleczyło. Wkrótce po pójściu na studia, których nigdy nie skończył, zakłada własną firmę budowlaną, którą prowadzi do 2011 roku, aż do jej upadku. Jak się bowiem okazuje, Bąkiewicz doprowadził tą firmę do bankructwa i stał się dłużnikiem na 7 milionów złotych. Jak zeznaje w warszawskim sądzie upadłościowym, pierwsze problemy finansowe zacząłem mieć w 2009 roku. Pewne zobowiązania zacząłem regulować z opóźnieniem. Kumulowały się zobowiązania w stosunku do mnie z powodu niepłacenia mi należności oraz problemów finansowych firm, z którymi współpracowałem. Wkrótce Bąkiewicz musi sprzedać wszystkie hurtownie i zamyka firmę. Robert zarządzał twardą ręką, wspomina były wspólnik Bąkiewicza. Byli tacy, którzy po rozmowie z nim wychodzili z pokoju z płaczem. Być może była to jedna z przyczyn, dla których biznes założyciela Marszu Niepodległości tak szybko upadł. Jednak jak on sam przekonuje, dużą rolę odegrała też jego nieznajomość prawa i przepisów, ale jak mówi moralnie, nie ma sobie nic do zarzucenia. Tuż po tym jak upada jego firma, Bąkiewicz wpada w swój osobisty kryzys. Bez grosza, po rozwodzie i z upadłym biznesem jest on w psychicznym dołku, a piramida postawiona na piasku zaczyna mu się zawalać. I jak zatem wyglądała jego przemiana z obiecującego przedsiębiorcy w przywódcę nacjonalistycznych bojówek? Jak sam wyznaje, po upadku swojego biznesu miał dużo czasu, by przemyśleć dużo spraw. Zaczął czytać, słuchać i analizować. Wrócił także do modlitwy. Przełomowym momentem była w jego życiu katastrofa smoleńska, a konkretnie to, jak te wydarzenia relacjonowały media. Wkrótce Robert Bąkiewicz wstępuje do obozu narodowo-radykalnego, skrajnie nacjonalistycznej organizacji z korzeniami jeszcze przed wojną. I szybko pnie się po szczeblach tej organizacji, by w 2019 roku założyć swoje własne Stowarzyszenie Marszu Niepodległości. Staje również na czele mediów narodowych, których zasięgi dzisiaj sięgają kilkuset tysięcy. Jeśli budowlanka, to do ostatniej cegły. Jeśli skandowanie na wiecach, to do zdartego gardła. Robert ze swoim fanatyzmem gromadzi wokół siebie podobnych ludzi, fanatyków. Jak pamięta informator portalu frontstory.pl, współpracownik Bąkiewicza, firma zatrudnia w pewnym momencie około 60 osób, także Ukraińców. Choć jak wspomina, Bąkiewicz już wtedy nie pała sympatią do innych narodowości. Jeśli chodzi o stosunek do Ukraińców, w przypadku Bąkiewicza sytuacja się komplikuje. W kwietniu kancelaria premiera ujawniła listę NGO-sów, które otrzymały dotacje na pomoc uchodźcom z Ukrainy. 264 tysiące dostała Straż Narodowa Roberta Bąkiewicza. Po ataku Rosji na Ukrainę Bąkiewicz ogłosił, że w ośrodku wybudowanym za pieniądze z Funduszu Patriotycznego znajdą schronienie ukraińscy uchodźcy. Co ciekawe, do tej pory stosunek narodowców do Ukraińców był zupełnie inny. Przyjeżdżają do nas miliony Ukraińców. My ich traktujemy dobrze, bo jesteśmy gościnnym narodem. Często się cieszymy, bo pomagają nam tutaj gdzieś w pracy. Ale pamiętajcie o tym, że oni własną tożsamość budują na zbrodni przeciw Polakom. Jeszcze rok temu, w 2021 roku, podczas konferencji w Oławie,
gdzie w ostatnich latach osiedliło się wielu Ukraińców, Bąkiewicz mówił, że następuje tam podmiana etniczna. Polacy wyjeżdżają za granicę, tutaj osiedlają się Ukraińcy. Ukraińcy korzystają z pomocy społecznej, mają pewne przywileje, które według nas powinny być zarezerwowane dla obywateli Polski. Teraz za to Bąkiewicz przekonuje, że są to pozbawieni domu i środków do życia bezbronni ludzie. Realni uchodźcy, do których konieczne jest wyciągnięcie pomocnej dłoni. Wynika to z naszej chrześcijańskiej tożsamości narodowej i zgodnie z nią jest naszym obowiązkiem. Wygląda na to, że jego stosunek do ukraińskich uchodźców zmienił się diametralnie po tym, jak za wyciągnięcie do nich pomocnej dłoni dostał prawie 300 tysięcy złotych. Dzisiaj jest wielu małych ludzi, którzy chcą tą ideę niepodległego i suwerennego państwa polskiego niszczyć. Są to ludzie, którzy uderzają w podstawy naszego bytu narodowego, którzy chcą go zniszczyć. Nie jest to jednak pierwsza dotacja ze strony rządu na działalność Bąkiewicza. Dwie organizacje narodowców, Stowarzyszenie Straż Narodowa i Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, dostały dwie najwyższe dotacje z Funduszu Patriotycznego. Łącznie przyznano im 3 miliony złotych. Jednak to, że organizacje Bąkiewicza są finansowane przez PiS i ministra Glińskiego, nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Jednak zadziwić może to, na co narodowcy przeznaczają otrzymane pieniądze. Według posłów KO, Dariusza Jońskiego i Michała Szczerby, są to m.in. 6 nieruchomości o wartości 1,5 miliona złotych, 6 samochodów, telebimy, mobilne studio, a nawet ubrania. Fundusz Patriotyczny jest zarządzany przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej. Jego szefa powołuje wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński. Jak się okazuje, z wycieku korespondencji Michała Dworczyka wynika, że Fundusz Patriotyczny od początku był przewidziany jako narzędzie wsparcia dla środowisk narodowców z Robertem Bąkiewiczem na czele. Minister w mailu do premiera ubolewał nad faktem, że kontakty z nimi oddawane są ministrowi kultury Piotrowi Glińskiemu. Takie kontakty warto mieć bezpośrednie. Jak wiemy, czasem są one bardzo cenne. Nasuwa się pytanie, dlaczego są aż tak cenne? Po co PiS finansuje organizacje nacjonalistyczne? Mimo, że Prawo i Sprawiedliwość nie utożsamia się z ruchami nacjonalistycznymi, działania prowadzone przez organizacje częściowo opierają się na rasistowskich i ksenofobicznych hasłach, które często uderzają w postulaty i przekonania opozycji. Według Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych działania bojówek Bąkiewicza są ściśle powiązane z interesem partii rządzącej, a konkretnie mają mobilizować skrajny elektorat tej partii do głosowania oraz wzbudzić jak największą niechęć do polityków innych partii. Co już im się udało, gdyż na ostatnim Marszu Powstania Warszawskiego zorganizowanego przez Roberta Bąkiewicza oprócz przekreślonej flagi tęczy czy symbolu komunistycznego naniesionych przez tłum banerach widniała skreślona twarz Rafała Trzaskowskiego, polityka PO i prezydenta Warszawy, który w oczach nacjonalistów jest obecnie wrogiem numer jeden. Czy Robert Bąkiewicz działa w interesach swoich nacjonalistycznych organizacji, czy może w interesach partii rządzącej? Czy faktycznie kierują nim patriotyczne i chrześcijańskie wartości? Jakie tak naprawdę są jego intencje i czy jego działalność nie jest jedynie przykrywką dla otrzymywania ogromnych pieniędzy i współpracy z władzą? Dlaczego jego spontaniczne zgromadzenia są chronione przez policję i przez kogo ta ochrona jest finansowana? Na te pytania nie znamy jeszcze odpowiedzi, ale z pewnością jego umiejętność kierowania i podporządkowania sobie ludzi jest godna podziwu. To, jak ze zwykłego budowlańca wstępuje do narodowych organizacji i jak ze zwykłego szeregowego działacza szybko staje się jednym z najbardziej wpływowych i rozpoznawalnych twarzy tych środowisk, dla wielu jest czymś imponującym, a on sam na pewno zapisze się w historii.